Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest pierwszy odcinek oraz początek serii z Kerbal Space Program. Mam nadzieję, że państwu się ta seria spodoba i będziemy mogli ją kontynuować. Jest to seria nie z Live on Deal, bo uznałem, że ostatnio za dużo tego na moim kanale. I trzeba powrócić też do normalnych odcinków. Więc rozpocznijmy sobie nową grę. Sobie nazwę, nie wiem, otwórzmy jakąś tam ciekawą. O, może być. Dobrze, w trybie oczywiście kariery, poziom normalny niech będzie. Jakąś flagę ładną sobie można wybrać. Co tu jest? NASA? NASA, nie, NASA to nie, bo jeszcze będzie za ten, za reklamę może? Ty nie. No jakąś tutaj, nie wiem. O, to jest ładne. Dobrze, i rozpoczynamy. Chwilka ładowania. Naprawdę nie ma sensu tu robić cięcia, bo w tej grze wszystko się w miarę szybko ładuje. Jesteśmy. Oczywiście witają nas. Witamy w Centrum Kosmicznym. Miło poznać i on nazywa się Jane Kerman. Jestem szefem kontroli lotów i będę twoim przewodnikiem w tym krótkim poradniku. No nie, nic nie potrzebujemy, bo tam jest tylko sterowanie, jak się obracać, jak się przesuwać i tak dalej. Tak, mamy tutaj parę modyfikacji, przede wszystkim modyfikacje na teren, ale one, o właśnie, dać jakieś dziwne rzeczy mi tworzy. Czarne elementy w takie paski i one źle wyglądają i muszę ją odinstalować przed nagraniem kolejnego odcinka. A więc tak, może najpierw jeszcze tak. Tu pan Werner von Kerman jest szefem działu rakietowego i nam mówi, że tutaj się składa rakiety. Tak, tak jest. Ale jeszcze państwu muszę to pokazać, chociaż trochę omówić. Jakieś dziwne przecinki by. Nie wiem czemu. Tu jest stacja radarowa. Możemy sobie pooglądać planetę. Flight Engineer to też jest modyfikacja, z której będziemy korzystać. Tu my jesteśmy. To jest lotnisko na wyspie, a tu jest to Kerbalskie Centrum Kosmiczne. I to jest... Kerbin? Tak, jakoś tak to było. Kerbin. Kerbin, Moon, Minmus i to, jest, to są dwa księżyce krążące koło Kerbina i dalej. Mamy cały układ słoneczny. A te trajektorie się nie powinny się tutaj przecinać, one... Coś pozmieniali w tych Kerbalach. Od czasu, kiedy ja ostatnio grałem. A kiedy się ten teren wczytuje, to jakieś delikatne przecinki są, no, ale może być też to przez tę modyfikację. Tu jest badanie i rozwój. A gdzieś tutaj technologię sobie możemy zbadać. Na razie mamy zero nauki, wszystko się nagrywa. Dobrze, tu sobie możemy zatrudniać astronautów na razie. Mamy pełen. Nie, mogą być 5, ale mamy 4. Na razie nie potrzebujemy, tu jest administracja. W sumie. Szczerze? Zarobi.
miejsc wsiadają w dane, przetworzone przez wiele. A to jest fundusze, reputacja na ustawę. No dobrze. Ja jeszcze tego nie robiłem nigdy i to jest kontrola misji, gdzie sobie możemy zbierać misje, za które dostaniemy pieniądze. Czyli tak. A wystartować. Odzyskaj lub prześlij dane. To sobie możemy zabrać. I na razie żadnych orbit, niczego, bo jeszcze nie będziemy nigdzie startować. Więc tak, mamy zebrać dane. Czyli sobie musimy stworzyć jakiś tu pojazd. O, nawet mamy dopalacz. A mamy jakiś ten... statecznik, ale ja bym chciał... nauki możemy. O, spadochronik też jest. Pięknie. Czyli flight computer to nie, ale tego sobie możemy wziąć, nie wiem, na przykład z 4. O. Z 4 takie sobie tu weźmiemy, pojemniczki na naukę jakieś. No w sumie my nigdzie nie lecimy, więc spadochron nie jest nam póki co potrzebny. I weźmiemy sobie naukowca zamiast pilota. Tak, żeby było ciekawie, nie? I nasze pierwsze badania. Niech się zbierzemy. Niech ja tu powinienem mieć taką fajną ikonkę, której nie mam niestety. Odnośnie nauki miała być. Zatem ta modyfikacja nie działa, widzę. Tak jak powinna. Kontrakty, ale tu powinna być taka ikonka, jaką naukę mogę zebrać. Ale jej tutaj niestety nie widzę i też widzę, że sobie włas zablokowałem, że... Cofnij, A to weź cofnij, no cofnij do tego stanu, co tu był. Miał miejsców może 4T, ale jakieś też, że chociaż wyjście było dostępne. I tu nam został nasz naukowiec. Tak, pan idzie sobie na platformę startową, mógł na piechotę iść, ale niestety się nie da. Trzeba mu zrobić pojazd. No jak to wszystkie wyjścia są zablokowane? No przecież taki wielki łaz tu jest. I to Jan tu się nie może wydostać, nie wiem, serio? Dobrze, umiejscowimy sobie 3 w takim razie te automaty. Przepraszam Państwa bardzo za takie kombinacje. Już teraz musisz wyjść. Już nie ma opcji, że nie wyjdzie. Moje odczytywanie nie trwa naprawdę. A, teraz może wyjść. To tak trudno było. A dobrze, i panie, zrobimy coś takiego. O, hełmu nie potrzebujesz, to wiesz, panie? I zrobimy sobie EVA. Tak. Czyli badanie, z zewnątrz. Takie badanie również zrobimy w innym miejscu. Robimy też obserwację tego.
Zbierzemy sobie. Niestety celu jeszcze nie osiągnąłem. Panie, nie tak szybko, nie tak szybko. Stój. No już pomału. Prawie umiem tym sterować. No tylko kawałeczek, no panie. Ja nie chcę niczego wielkiego. No już prawie zlecieliśmy, no. No dobra, to już nie powinno być jako platforma startowa, nie? No zrobimy sobie jeszcze jeden raport EVA. To jeszcze się nazywa platformą startową. No, mam nadzieję, że się nie wydarzy właśnie takiego. No i takiego też. Nie no, chciałem tylko dane badawcze zebrać. Wiecie co, drodzy Państwo? Dobra, zobaczmy jeszcze tak. Jeszcze tu jest platforma startowa. Nie w tą stronę, panie. O, o, o. Pięć. Już teraz powinniśmy być poza. Tak, Czerwin Brzegi. No tak, tylko że jedynym zasadniczym błędem moim, jaki aktualnie zrobiłem, że idealnie zebrałem, ale musimy tak odzyskać teraz dane z tego zawierzchnione. Czemu ja chcę zabrać przechowane? No i obserwuj. Pięknie. I teraz robimy odzyskaj pojazd i ciekawe, ile nauki dało nam się zebrać. To są początki, zanim polecimy w kosmos, później ta gra będzie jeszcze bardziej ciekawa. 17 nauki zdobyliśmy. Przejdźmy do zakładki badania i rozwój. Gdzie możemy sobie wybadać silniczki, na przykład dopalacze inne?
Albo, drodzy Państwo, termometr i antenę. O, i rozdzielacz. Jest bardzo ciekawe, a że na razie z silników nie będziemy korzystać, ale teraz też je trzeba będzie wybadać. Przestrzeń serwisowa. O, barometr. Ale na to nas niestety jeszcze nie stać, drodzy Państwo. Na razie przetrzymajmy to. I pójdźmy i wystartujemy trochę inaczej rakietą. Do tego zestawu, co my tutaj mamy, dorzucimy ten spadochron na górze, tak? On teraz tylko był w użytecznych. Narzucimy sobie spadochron. Zrobimy sobie separację. I zrobimy sobie coś takiego. Wypalacz. O. Oczywiście pod tym dopalaczem możemy zrobić jeszcze jedną separację i do tego też dorzucić jeszcze jeden dopalacz, ale wiecie co, drodzy Państwo? Spróbujemy. Separacja i jeszcze jeden dopalacz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko zamiast tych modułów by trzeba było ich dać odrobinę więcej, bo ich się przyda. Mówię, szkoda, a jeszcze raportu załogi nie zrobiłem. O tym zapomniałem. Dobrze, i teraz damy sobie pilota. Nie wiem, nie naukowca, tylko teraz potrzebujemy pilota. Pani Valentina Kerman poleci sobie w kosmos. O, zrobimy coś... coś takiego. Ile to mamy? To w ogóle poleci? W atmosferze, tak? Leć! Nawet duże prędkości osiągnę, drodzy Państwo. A, bo jeszcze kontraktu zapomniałem. Jeszcze się cofniemy na chwilę. Jeszcze się na sekundkę cofniemy. Cofniemy, ale możemy to zrobić w taki sposób, odzyskując pojazd. Tak, mam modyfikację na odzyskiwanie części też. I... gdzie to było? A, w kontroli misji. Wystartuj swoim pierwszym pojazdem. No dobrze, i zróbmy też wydostań się z atmosfery. Może się uda wydostać. Dobrze, to się udało wszystko zrobić. I teraz polecimy sobie. Próbujemy wydostać się z atmosfery, nie wiem, czy to dobry plan. Ja bym tu w ogóle jeszcze dodał coś takiego, jak prosty statecznik. Razy 3. O. Chociaż tak, żeby to może się nie będzie obracał, ale zawsze może coś tam przytrzyma, tak powiem. Też nie chcę tego odcinka, nie wiadomo jak go zrobić, tak aby zobaczyć też, czy Państwu się podoba. Dobrze, załączmy sobie stabilizację. I zrobimy coś jeszcze takiego, co się nazywa raportem załogi. Na platformie startowej. Przecież tutaj te... ale to nam nic nie... I startujemy, drodzy Państwo. 3, 2, 1. Lecimy. Robimy obserwację na niskiej orbicie. Robimy raport. Mówcie, drodzy Państwo, że się tak odrobinkę tu odwrócę. I wtedy uruchomię sobie drugi dopalacz. Który nas wyniesie na wyższą jeszcze orbitę. Mogłem dać jeszcze jeden dopalaczek dorzucić.
Powyżej 10 tysięcy. Powinno być jeszcze lepiej. I jednak nadpiszemy ten raport załogi. Na najwyższym poziomie zrobimy sobie jeszcze jeden raz obserwację. O, może z atmosfery się nie wydostałem? Ale też jest. W trakcie lotu nad Czermin, nad Czerminem, więc no, za dużo nam to nie dało. Ustawmy się do tego punktu retrograde. On się tak nazywał. No dobrze. Może tam przyspieszenie fizyki, tam coś. Dobrze, akurat to ci idealnie ustawiliśmy, że nie lecieliśmy pionowo w górę, tylko trochę pod kosem. No i sobie otworzymy spadochronik, on zacznie spowalniać. On się w odpowiednim momencie otworzy. I na przyspieszeniu czasu... O, no niestety dopalacze skończyły pod wodą. No taki ich urok. No jesteśmy. Jeszcze tu sobie zrobimy obserwację w wodzie. Tak, w wodzie raport załogi jeszcze można tu zrobić. Nie, bo to napiszę tamten niestety. No i ten pojazd sobie odzyskamy i mamy ileś tam nałogi, tak? A jeszcze termometr mogłem zainstalować, ale pomyślałem niestety. O, nawet co, 41 nałogi, drodzy Państwo. Mamy tu ile nowych misji przetestować, a dzisiaj zrobić badania temperatury i tak dalej. Ja bym się skupił cały czas na tym, żeby jednak w ten kosmos polecieć. I przejdźmy wtedy do badań i rozwoju. No mamy przestrzenie serwisowe i barometry, które będą nam potrzebne. No już potrzeba dużo nauki niestety, aby jednostkę oraz badawczą Science Junior niestety sobie zrobić. No i tu już będą komputery podkładowe. Nie, na razie czegoś takiego to my nie potrzebujemy. Rozdzielacze? Nie, ale silnik? Silnić jak najbardziej. I 20 nauki za jeszcze więcej. Dobrze. I w tym odcinku wybudujemy sobie jeszcze pojazd, który oto w następnym odcinku polecimy w kosmos. Tak. Tak zrobimy, drodzy Państwo. Wtedy tego nie będziemy potrzebować, tego też nie. Należy również pamiętać, że mamy tutaj coś takiego jak limit części, który gdzieś tu można było sobie... O, tu jest. To jest raport inżynieryjski. On ma limit części. Niestety możemy tylko na 30 części zrobić pojazd. Mamy 155 tysięcy tych tu śmiesznych pieniążków. I teraz trzeba obmyśleć to, jak to by to zrobić, żeby to dobrze latało. Mamy ładunek, nie mamy nic ciekawego. W nauce mamy nowe rzeczy, tu mamy antenki. Ja bym potrzebował zrobić coś. O właśnie, przestrzeń serwisowa. Tylko, że to trochę inaczej. O, to będzie tu, to będzie tu. Nie, na pewno nie będzie tam, gdzie to postawiłem. Gdzie to teraz się znajduje? Nie siedzieć to, drodzy Państwo. A może tu, w środku. Nie, ja bym to jednak wolał od zewnątrz zainstalować. No i zaraz tutaj sobie wstawimy do tej przestrzeni ładunkowej. Mam coś może z 4T, z 4 termometry. Następny odcinek również
postaram się zainstalować tą modyfikację ułatwiającą mu trochę życie. Barometry się niestety nie zainstalowały. Nie, nie to chciałem. Jest ten barometr. Ej, tak to jest. Już coś czuję, że tyle elementów będzie lekko za mało, niestety. Kerbal Engineer System nie potrzebujemy, Flight Computer też nie potrzebujemy. Osłonek też nie będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować silniki. Dobrze by było chociaż taki tu umieścić. I mamy tu parę zbiorników. Ile to da nam mocy? Tylko 1917 poza atmosferą. W atmosferze da nam to 717 na sekundę. No jest to strasznie mało. No i za 2000 by się przydały. No 1600 TWR widzę tu jeszcze wytrzymuje. No weźmijmy sobie jeszcze, skopiujmy. Teraz? A już jest 2000, już jest dobrze. Lot suborbitalny uda się tym osiągnąć, drodzy Państwo. Widzę, że mamy tu jeszcze odrobinę, aby zainstalować. Mały spornik lądowniczy, nie, ale to bardziej separacji potrzebował. Nie mamy jeszcze tej separacji na bok. No niestety, drodzy Państwo, jedynym rozwiązaniem. Nie, dwa silniki tu... Nie, dwa silniki. Dwa silniki to by było za dużo. No dobrze, ale drodzy Państwo, w takim razie... Możemy dać więcej przyrządów badawczych. O. Prawie nie widać, ja wcale tu nie wystaję. Tego, drodzy Państwo, nie widzicie. I to będzie nasza wstępna rakieta, jaką polecimy w kosmos. Znaczy, kołamy się na 30. Dobrze, dajmy jeszcze sporniczki. Wszystko się zgadza? Zgadza się. I w następnym odcinku takim oto zestawem wykonamy nasz lot suborbitalny. A póki co, żegnam się z Państwem i widzimy się już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.